Narodzenie w tym roku i Sylwestra. Boże Narodzenie spędzam jak zawsze w domu. Na pewno pojadę do Gdańska, czyli do domu na święta. Święta na pewno w domu, ponieważ moja rodzina pochodzi z Warszawy. Na święta tradycyjnie w domu moich rodziców. Spędzimy Wigilię z moją najbliższą rodziną. Ja mam w ogóle trójkę rodzeństwa, także jest nas szóstka w domu. Jeszcze przyjeżdżają dwaj kuzyni, dwie ciocie, wujek, także będzie naprawdę ponad 15 osób, także będzie bardzo fajnie. Jakie ma Pani plany na zbliżające się święta? Ciepło, Meksyk. Margarita, plaża, luz. Na Sylwestra wracam do Warszawy i pewnie jakoś w gronie najbliższych znajomych będziemy go świętować. W Sylwestra nie mam zaplanowanego, boję się, że już jest troszeczkę za późno, żeby coś planować. Ale nigdy nie wiadomo, może w ostatniej chwili ktoś z moich znajomych, który był przygotowany na to, że znowu nie będę gotowy na Sylwestra, zaproponuje niesamowitą podróż i zorganizuje wszystko. Mam nadzieję, że wyjadę. Wiadomo już gdzie? Jeszcze nie, ale chciałabym, żeby to był Sylwester w górach. Nie ukrywam, tak, bardzo bym marzyła. Na stoku. A jeśli chodzi o Sylwestra, to też nie wyjeżdżamy, też w Warszawie.